bardzo mi zależało na tym, żeby pojawili się ważni bohaterowie mojego dzieciństwa i ważni bohaterowie mojej młodzieńczości. Artyści, którzy mieli wpływ na mój charakter, na moją wrażliwość, na moją osobowość. I pierwszymi artystami, o których pomyślałem, to była pani Irena Kwiatkowska, pan Andrzej Wajda i pan Gustaw Holubek. I dlatego ich zaprosiłem i cieszę się, że zdążyłem jeszcze ich zaprosić i wystąpili w moim filmie i w moim filmie już zostali i zostaną na zawsze. Sportretowałem Łódź, ale sportretowałem na zasadzie takiej, że budowałem to miasto z pamięci. Ono nie jest rekonstrukcją konkretnych ulic, nie jest rekonstrukcją fotograficzną. To jest raczej to, co zostało w mojej pamięci i to są takie miejsca dla mnie bardzo ważne, miejsca emocjonalne, często poniekąd symboliczne, które ja złożyłem jakoś po swojemu w całość. Nie sprawdzałem w ogóle nic na przykład w internecie, jak to wygląda naprawdę. Po prostu rysowałem tylko i wyłącznie to, co pamiętam. Ale są konkretne miejsca, no, jest kiosk, gdzie paliłem pierwsze papierosy. No jest wiele rzeczy, z tym, że to mówię, to wszystko jest narysowane z pamięci, to jest rekonstrukcja pamięci, pewnie z wszystkimi jej błędami.